Neben mir steht der Gewinner mit Marcin Naruszczka, der den Hauptkampf gegen Abu Azaitar gewonnen hat. Bei uns Carolina, die uns bei der Übersetzung helfen wird. Marcin, first of all, congratulations. Business as usual. You got knocked down and then you stand up and win again. How does it feel to win this fight? Marcin, no, po pierwsze gratulacje. Jak zwykle u Ciebie najpierw knockdown, później wstałeś i wygrałeś. Jak się czujesz po wygraniu tej walki? Czy czuję się bardzo dobrze? No nie wiem, no jestem szczęśliwy. I feel very well and I feel that I'm happy, very, very happy. Well, this time he was knocked down several times. How badly did Abu hurt him? Tym razem kilka razy miałeś knockdown. Jak mocno odczułeś te uderzenia Abu? Znaczy ja nie myślę o uderzeniach, po prostu nie wiem, dostaję i wstaję. No. Nie wiem, no serce podnosi mnie do góry. He didn't feel the power of that hits. He just fight with his heart, so the heart made him stand up and fight. So I said business as usual. Is that something you can train to take so many punches? Powiedział, że jak zwykle u ciebie z tymi knockdownami, czy to można wytrenować, żeby padać i wstawać? Znaczy ja trenuję bardzo ciężko, naprawdę z zawodnikami, którzy biją bardzo mocno i nie wiem, no mam takie serce po prostu, które mi nie pozwala się poddać. He trains very hard with good fighters who hits him very hard as well and he has even bigger heart to not let it down. On Abu's last fight, it looked a little bit in his third round that he had a little bit problems with his conditioning. Was the game plan to make Abu tired? W ostatniej walce Abu w trzeciej rundzie już nie miał za bardzo kondycji. Czy miałeś taki plan, żeby go zmęczyć? Znaczy, no nie wiem, poszedłem na wojnę, tak jak zawsze i był plan, żeby się po prostu bić. To była regularna bitwa. The plan was to make a war, and I went for a war, and I wanted to make a really hard fight. As the fight went to the ground, he looked very dominating. Did he expect that Abu had little holes in his game plan? Kiedy zeszliście do parteru, faktycznie zdominowałeś mocno Abu, czy też to był jakiś element planu, żeby zdominować go w parterze? Znaczy, nie wiem, no parter jest moim konikiem, w parterze się czuję bardzo dobrze. No wiedziałem, że jak walka przeniesie się do parteru, to raczej Abu za dużo sobie nie powalczy. No ale plan był taki, że go będę sprowadzał w drugiej rundzie, a zeszliśmy już pod koniec pierwszej. I feel very good in ground fighting, so this is my best attitude. The game plan was to get to the ground in the second round, but you know it came like this that it was in the first round already. He deserved now the title fight for the middleweight. He is the title holder of the light heavyweight. Will he get problems to fight on two weight divisions? Teraz będziesz walczył o pas w kategorii średniej. Czy będziesz miał problem z tym, żeby walczyć w obydwu kategoriach? Znaczy, to jest moja tam taka słodka tajemnica. Może kogoś uszczęśliwi. No, to jest moja słodka tajemnica, co będę robił. No, na razie nie chcę o tym mówić. Będę skupiał się na walce na wiosnę o pas, ponieważ bardzo bym chciał zdobyć ten pas w 84. I will think about what shall I do with that belt after I get one, and this is really my priority to get the belt in middleweight, and I will train very, very hard to get that. My last question, you make the KSW debut, lost the fight, is there still an offer to fight there again? KSW przegrałeś walkę, czy dalej będziesz kontynuował jakby współpracę z KSW?
Pewnie współpracę będę kontynuował, ale na pewno nie w kategorii 77, ponieważ to była jedna duża pomyłka bicie się w tej kategorii. I will still fight for KSW, but definitely not in 77 kilograms, because it was a huge mistake for me. Thank you very much for doing this interview. At last, you can say in Polish if you want to your home crowd fans, of course. Znaczy, chciałbym podziękować moim wszystkim trenerom, a jest ich trochę, i klubom. Przede wszystkim chciałbym podziękować Mirosławowi Okińskiemu, z którym przez tyle lat współpracowałem i z którym ostatnio się rozstaliśmy. Mojemu nowemu klubowi, z którym się przygotowuję, czyli Nastula Team. Oczywiście nie mogę zapomnieć o moim starym klubie Arachionie Olsztyn i Michale Szulińskim, który zawsze mnie bardzo miło przyjmuje w Olsztynie. No i oczywiście o osobie, która podjęła się prowadzenia mnie w parterze, czyli Pawle Mistewiczu, mojemu trenerowi od parteru, oraz Robertowi Joczowi, który to wszystko łączy w MMA. No i oczywiście Mirosław Jodziek, bez którego byłoby mi bardzo ciężko. I chciałbym jeszcze na koniec pozdrowić wszystkich kibiców Niemczech. Bardzo was lubię i bardzo się dobrze tu czuję. Thank you very much and good luck for the future. Thank you very much, and thank you very much for your time.